O, chyba się polubiły motorki. Ustawiły się obok siebie. Co tam się dzieje? No to nie wiem, jak review zrobię. Jak taka ładna pogoda. Może zacznę review tego KTM-a tak trochę w garażu, a potem wyjdę na dwór. Więc to jest EXC 450, czyli EXC 450 KTM z 18 roku. Przejechane ma bardzo mało, bo jakieś 3000 km. Sam na nim zrobiłem około 1000, więc dużego takiego doświadczenia nie mam na tym motorze, ale mogę wam powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto kupił niedawno i takie pierwsze wrażenia ma po jakimś tam przejechaniu jakiejś odległości. Doświadczenie offroadowe mam takie, że już miałem takiego KTM-a z 2004 i na nim naprawdę dużo jeździłem, więc mogę powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy nimi. No chociaż tamten to już taki był rozgracony trochę. Już był trochę zużyty. Woda dalej ładna. Różnice pomiędzy tymi dwoma będą na pewno duże. Wobec tego, że ten jest dosyć nowy. Tamten był już gruchotem. Biorąc pod uwagę moc, no to ten na pewno ma więcej mocy. Tamten miał, mimo że był stary, to wiadomo, że już trochę mocy stracił, ale ten no, definitywnie ma tyle mocy, że nie wiem nawet ile KTM oficjalnie mówi, jaka jest moc, ale oni zawsze jakoś tak ukrywają, to trochę ciężko się dostać, ale około 60 koni chyba w jakichś tam materiałach można znaleźć. No i rzeczywiście, to jest moc potężna na ten motor, który waży 106 kg. Bo nawet przyspieszenie jadąc na drodze ze 100 km na godzinę, odkręcając manetą, po prostu ciągnie jak szalony. Nie wiem, jaka prędkość maksymalna, bo to już na tak lekkim motorze ciężko ją rozwinąć z powodu jego lekkości pomimo wiatrów. No ale tak to 130 to spokojnie, 140 z tym jechałem, jeszcze bez problemu by szedł szybciej. Co ty kurwa wiedziesz? Jadę do domu. Nie no, takiego urwania chmury to tutaj dawno nie widziałem. Dobra, przestawiłem go trochę, żeby z przodu pokazać. Co to można powiedzieć? No przy większych prędkościach to pomaga, ta owiewka i nie owiewka, to na pewno zabiera wiatr z klaty. Jednakże na offroadzie jest to bardzo twarde, no nie chciałbym tu wylądować zębami albo twarzą o to, bo to jest to zdejmuje do jazdy po offroadzie. Opony użyłem Anaki Wild, czyli takie półdrogowe, półoffroadowe. Bardzo fajnie są wyprofilowane, ładnie się składa w zakręty na asfalcie. No wiadomo, na trochę na nich tam lekko na nich nosi, ale o kurde, nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. Co tu się dzieje? Co to się wyrabia? To tylna opona wygląda tak.
Kupiłem go na takich typowo offroadowych oponach, tam z tyłu wam to pokażę. Gdzieś to rzeczywiście dużo lepiej się na błocie trzymał niż na tych, no ale coś za coś. Coś jest jednak na tych dużo łatwiej po drodze się jedzie niż na tych totalnie offroadowych. Więc no nie wiem, zależy od upodobań. Wiadomo, mokre błoto, no to już tak naprawdę się nie nadają za bardzo. Wydech KTM Racing, głośny, fajny, no dźwięk jest cudowny. No minusem jest to, że jak nie chcesz, żeby cię słyszeli, no to jest lipa. Co można tu powiedzieć o tym zawieszeniu? No to zawieszenie jest rzeczywiście top class, tak powiem. Jest regulowane w każdym możliwym kierunku. Przednie i tylne WP zawieszenie. No i jest rzeczywiście dla niewprawnego jeźdźcy, no to nie jest wygodna jazda, że tak powiem. To jest zawieszenie do skakania, lądowania, wiecie, dużych dziur, takich rzeczy. To nie jest, jak ktoś szuka wygodnej jazdy, to nie jest to. Ja chyba właśnie już nie potrafię tak ostro jeździć jak kiedyś i to jest, trochę mnie przerasta to zawieszenie. No to jest rzeczywiście dla profesjonalistów, bym powiedział. Jest, jak chce się, żeby było bezpiecznie i tak dalej, no to musi być trochę twarde właśnie do lądowań, do większych uderzeń. A to nie jest, powiedzmy, taka przyjemna, wygodna jazda po offroadzie. To jest jazda już wyczynowa, moim zdaniem. Można oczywiście odkręcić, żeby było miększe, dużo miększe niż przy takich średnich nastawach, powiedzmy. No ale to dalej nie jest mięciutka jazda, na przykład jak Hondą CRF 250 czy CRF 300, którą też miałem. No tam jest jazda naprawdę ładnie, leciutko się jeździ po dziurach, nic nie czuć. No ale skakać tamtym bym nie chciał, bo to jednak lądowanie mogłoby być tragiczne. A tu jeszcze pokażę tylny amortyzator. No bardzo fajne zawieszenie, ale tak może do bardziej ostrzejszej jazdy, bym powiedział. Licznik jest, spalanie, nie, spalania nie ma, nie wyświetla. No ale są dwa przebiegi, tam jakieś takie podstawowe rzeczy. Spalanie, właśnie, jakie tu jest spalanie? Wychodziło mi na drodze z rozsądną prędkością jakieś 4,3 litra, coś koło tego, co z zbiornikiem 9 litrów około, no to daje 200 km można przejechać, to mi się wydaje, może trochę poniżej 200. Więc nie jest źle jak na motocykl tego rodzaju, tak mi się wydaje. Co by powiedzieć, jak go kupiłem, to zawory po przejechaniu od nowości 70 iluś tam godzin nie były naregulowane odpowiednio, więc wątpię w ogóle, że serwis jakikolwiek był w nim robiony wcześniej, żeby zawory sprawdzić, a powinien być według serwisówki, ale te śrubki wszystkie wyglądały jak nówki, nigdy nie odkręcane. No i odkręciłem, niestety luz był zaworowy już rozregulowany, więc no na to trzeba uważać i to trzeba rzeczywiście sprawdzać, tak jak mówi serwisówka, co drugą wymianę oleju, czyli co 30 godzin. Więc naregulowałem, wszystko jest ok, myślę, że następne 30 godzin. No 30 godzin to jest długo na takim motorze rzeczywiście po offroadzie jeżdżąc, bo to spędzić sobie 30 godzin w terenie, no to jest trochę. Nie żyjemy w Australii, gdzie się codziennie jeździ takim motorem bez przerwy. Hamulce. No hamulce, jak to w offroadowym motocyklu, to one nie są takie mocne jak w oczywiście drogowych motocyklach. Są wystarczające, że tak powiem. Naprawdę nie trzeba mieć dużej takiej ostrej siły hamowania. Gdzieś to można, często o tym mówią ludzie, którzy jeżdżą w offroadzie, że to nie jest właściwie miło widziane, jak ci strasznie szybko motocykl hamuje po lekkim wciśnięciu klamki. Masz dla wyczucia po prostu, więc hamulce są ok.
No po drodze oczywiście, jak ktoś jest przyzwyczajony do drogowego motocykla, to one będą się wydawać słabe, ale to no, chyba tak ma być. Tak więc porównując z tego 2018 KTM XC450 do tego z 2004 roku, który miałem poprzednie, wiadomo, byłem dużo młodszy, dużo bardziej szalenie się jeździło na tych motorach, no to mogłem go bardziej wykorzystać, ale jak tak porównać, to no ten ma dużo więcej mocy, tak z tego co pamiętam przynajmniej. No, można sobie przypomnieć, jak tamten na koło szedł, z którego biegł, a ten, no ten na trzecim biegu na koło idzie bez większego problemu. Nawet po drodze jadąc, jak są jakieś małe górki, takie odbicia, to sam na to koło wchodzi. Na pewno bardziej zaawansowane zawieszenie. Na pewno dużo poszło do przodu to zawieszenie technologicznie. To jeszcze, no to dużo daje też, że ten zbiornik jest przezroczysty, czyli widać ile paliwa. Tam zawsze był ten sam problem, że nie do końca wiadomo ile paliwa jest. Tutaj nawet ponoć jest kontrolka rezerwy. Nigdy do niej jeszcze nie dotarłem, bo tam chyba 1,5 litra trzeba mieć. Nigdy jeszcze nic też nie szedł na to, więc nie wiem, od instrukcji pisze, że jest. Światła, no nie wiem jak działają, bo w nocy nie jeździłem nim. Tamten to nawet świateł nie miał, to jest taki gratowaty był. Chociaż tamten był gratowaty, to powiem wam, że silnik chodził też bez zarzutu. Dużo nim jeździłem, jakby nie było z nim żadnych problemów. Oprócz tego oczywiście, że zawory, luz zaworowy był, od kiedy go kupiłem źle nastawiony. Tam był na śrubach regulowany, więc nie było nawet trzeba płytek zamawiać. A tutaj no, na płytkach już jest. To jest takim solidniejszym rozwiązaniem. Jedna taka rada a propos regulacji z luzu zaworowego, to kupiłem tanie na eBayu te płytki, co tam wchodzą, niestety weszły i już nie chciały wyjść. Oczywiście firma była niby dobra i tak dalej, tych płytek, ale pasowanie było złe i już nie chciały wejść. Potem jak już z trudem wyjęłem je magnesem, bo tak magnesem się je wyciąga, po kilku dniach próbowania wyjęłem je, kupiłem oryginalny KTM-a i oryginalny KTM-a wchodziły bez żadnego problemu i wychodziły bez żadnego problemu, więc no na to trzeba uważać, bo rzeczywiście można sobie narobić bardzo dużo roboty, kupując jakieś materiały nieoryginalne. No i tyle co mogę powiedzieć o tym motorze. Dużo się bardzo nie najeździłem nim, ale takie wrażenia po 1000 km może się komuś przydadzą. Pozdro. Jeszcze wracając do silnika, kilka słów może. No to jest ten silniczek, może to na kamerze nie widać, ale on jest malutki w porównaniu do innych silników motocyklowych. 450, ale jest tak kompaktowy, jest tak, dzięki temu też ten motor jest tak lekki. Ale niech was to nie zwiedzie, bo moc w nim siedzi potężna. Po prostu on na trzecim biegu na gumę potrafi iść bez sprzęgła. Ten motocykl to jest no niesamowite. No, myślę, że się wydaje też, że to jest aż do takiego amatorskiego użytku jest mod za duża. Dobra. Mówi się, że nigdy nie może być za dużo mocy, no ale jednak w przypadku tego typu motocykli jest, no, to może też się nieumiejętnym użytkowaniem źle skończyć. No jest bardzo, bardzo fajny silnik, że tak powiem. Bardzo no, na pewno i wyżyłowany też, ale
bardzo przyjemny w jeżdżeniu, bo zawsze mamy tą moc bez problemu na koło, jak trzeba przez jakąś dziurę przeskoczyć albo coś, zawsze jest dostępna praktycznie na obojętnie którym biegu. Jednakże pod do drogowej jazdy zauważyłem w skrzyni biegów, że jest taka właściwość, że pomiędzy piątym a szóstym biegiem jest dosyć duża różnica, więc czasami wydaje się, że na piątym biegu już są wysokie obroty, jadąc po drodze, wrzuca się szóstkę i jest dosyć duży skok i są jakby zbyt niskie, więc też przyjazda taka około tych 70-80 km na godzinę, nie wiadomo którym biegiem jest lepiej jechać, czy na trochę wyższych obrotach, czy na zbyt niskich. Chociaż to, tak tam siedzi już 100 na godzinę, no to już nie ma problemu, szóstkę wrzucasz i do odciny. Co w tym silniku jest ciekawego? Nie ma kopki do odpalania. Tutaj jest opcja, żeby założyć sobie, dokupić. No tylko trochę tutaj trzeba tego sprzęgła rozebrać jednak, żeby to założyć, ale jest taka opcja, żeby dokupić. No ja tam nigdy nie miałem problemu z odpalaniem. No dosyć nowy motocykl. Zawsze odpala z akumulatora bez problemu. No jest tak wtrysk, jest wszystko to dosyć łatwo odpala. Jak oczywiście kręcę motocykl, to znaczy, że go sprzedaję. Jakoś zawsze tak wypada, więc umieszczam go na sprzedaż. I to nie z tego powodu, że coś jest z nim nie tak konstrukcyjnie, czy coś mi się nie podoba. Nie podoba mi się naprawdę, jednakże po prostu przerasta. Po prostu przerasta mnie ten motocykl. Może nie jest trochę tym, czego się spodziewałem. Chciałem coś takiego na lightowy offroad, a to jest na hardkorowy offroad, bym tak powiedział. Może się spodziewałem, że czymś hardkorowym się będzie łatwo w offroadzie jeździć, ale to niestety chyba tak nie jest, bo tak jak już wspomniałem, CRF-om 250 i 300 się jeździło łatwiej w takim lekkim offroadzie, bo to zawieszenie było takie miękkie i wygodnie się jechało, że tak powiem. Jeżeli hardkorowy offroad, no to jak najbardziej. To jest to. Skakania, lądowania. No ale to wtedy wiadomo, bez sensu zakładać opony drogowe, to trzeba już tylko używać taki motocykl na offroad, rzeczywiście. Pewnie mieszkając gdzieś w Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii, gdzieś tak, gdzie można dużo filmów na internecie stamtąd zobaczyć, to no tak rzeczywiście ludzie wyprowadzają taki motor i od razu są w offroadzie. No to jest marzenie każdego offroadowca, ale w Europie wiadomo, dostęp do offroadu jest bardzo ograniczony i jednak trzeba też drogami tam dojechać. O, ten motor musi iść do kogoś innego, kto się nim pocieszy.
No, słoneczko wyszło, to jeszcze jedna przebitka ładnie w słońcu. Pogoda się poprawiła. Czy może jeszcze nie mówiłem o tym liczniku? O, właśnie się wyłączył. Jest śmieszny, bo działa jak rowerowy. Trzeba przepchnąć kawałek motor, żeby się włączył. Tak jak w rowerze. No i wyświetla. A może przepchnę kawałek? Jedną ręką, czy się uda? O, biegło, oczywiście. O, załączył się. No i co, przebieg jest, godziny pracy, prędkość. Można ustawić tak, żeby cały czas się przełączało i tam co chwilę pokazuje co innego automatycznie. Poduszka. Tak, w słońcu wygląda. Całkiem ładnie się prezentuje. Powiem w tych kolorach. Oczywiście te naklejki DHL-a i Metzlera i inne dziwne, to takie jest taki bajer zrobiony. Nie wiem w sumie po co. Tak na niby na wyścigowo, że na wyścigach tam sponsorzy i tam inne takie. To ja bym tego nie chciał, jakbym nowy kupował. Z takich może nie najbardziej optymistycznych rzeczy opowiedzieć. Tu widać śruby już są trochę podrdzewiałe. Tu są trochę podrdzewiałe. A there's a spider on it. No to jest spider. Tutaj podnóżki też już rdzewiały. Tu tą rdzę usuwałem. Co tu było? No ale to tak wiadomo, to jest offroadowy motor. Nie ma co się tak za bardzo przejmować takimi szczegółami. Silnik też, jak było słychać, też jest taki, jak to powiedzieć, ratli. Bardzo dziwne hałasy różne z niego dochodzą, ale to jest niech normalne. Oglądałem kilka ich przed zakupem i każdy wydawał takie dziwne dźwięki. Tym się w ogóle nie ma co przejmować. No to jest silnik offroadowy, zupełnie inny niż taki w normalnych drogowych motocyklach. Że ma być cichutki, przyjemny w pracy, to zupełnie wiadomo. Inne założenia. No to powiedziałem co wiedziałem. Jeżeli jakieś są pytania w komentarzach, proszę bardzo, odpowiem na wszystkie bardzo chętnie. Oczywiście każdy ma pewnie inne podejście do tych spraw. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, to zapraszam do komentarzy. To jest lepiej.